Dzień dobry. Otóż ja może na początku powiem tak, że bardzo dziękuję wszystkim, którzy biorą udział w tej konferencji. Można powiedzieć, że taka zerowa konferencja miała miejsce w lipcu tego roku, ponieważ my z Bartkiem mamy pewien program w ramach NCR. To jest tytuł Atom, substancja, system, badania w zakresie ontologii topologicznej. I robimy co jakiś czas spotkania takie konsultacyjne, po prostu żeby się powymieniać spostrzeżeniami, pokrytykować swoje pomysły i tak dalej. I tam ustaliliśmy też, że spotkamy się kolejny raz we Wrocławiu. Natomiast Bartka, jak widać, roznosi i ze zwykłych konsultacji zrobił, może niezbyt wielką, ale jednak całkiem rozsądną konferencję dwudniową. Przy okazji też bardzo wielkie dzięki szefowi katedry, profesorowi Markowi Mardziakowi, bo tu jednak chyba trochę pieniędzy upuściłeś, że tak powiem, z budżetu katedry. A dla nas to jest tylko przyjemność, bo mamy tutaj okazję wysłuchać wielu bardzo fajnych wykładów i również bardzo dziękujemy za te, które niekoniecznie muszą mieć charakter sformalizowany, bo jednak no, płynie wiele bardzo ciekawych spostrzeżeń właśnie chociażby od historyków filozofii. Natomiast jeżeli chodzi o tutaj ten mój temat, który tak bardzo roboczo brzmi, ideę w ujęciu ontologii formalnej, ja może na początek spróbuję odnieść się troszeczkę do tych kwestii, które były dyskutowane już wcześniej, ponieważ jakoś tak odniosłem wrażenie po tych wczorajszych wykładach, że w zasadzie to te idee to chyba za bardzo nie są potrzebne. Więc, no i jeszcze tutaj Marek też prowokuje, bo będzie za chwileczkę mówił na temat, przynajmniej tak go czytam, idee, czyli co. Więc krótko mówiąc, może powiem tak, bardzo tak ogólnie i prosto, argument za architekta. Otóż wyobraźmy sobie, że pan doktor Skowron wybudował dom. No oczywiście Polak jak wybuduje dom, to robi parapetówkę. Wobec tego zaprasza różnych znajomych, kolegów, przyjaciół. Załóżmy też, nie wiem czy to jest prawda, że ma brata architekta. No to oczywiście zaproszeni goście oglądają dom z zewnątrz, z wewnątrz, podziwiają i mówią, jaki jest ładny, prawda? No bo trzeba pochwalić gospodarza. Natomiast architekt, brat architekt, prędzej czy później powie tak: słuchaj, pokaż mi plany tego domu. I jeżeli on spojrzy na plan tego domu, wedle którego był realizowany ten dom, budował go demiurg, tak? To w takim razie on będzie wiedział dużo więcej o tym domu niż my, którzy oglądamy go tylko z zewnątrz. Tak? Będzie wiedział, gdzie są ściany nośne, jaka jest, nie wiem, moc grzewcza, powiedzmy CO i tak dalej, i tak dalej. Tak? A my tego wszystkiego nie widzimy. Więc wydaje mi się, że Ingarden, próbując odnieść nas do czegoś, co nazywamy ideami, no odnosi nas do czegoś takiego, jak właśnie ów plan budowy tego domu. Ale tutaj oczywiście na razie ten argument z języka i orzekania pominę. Tu oczywiście może się pojawić pytanie takie. Czy traktować ten plan, owe idee, jako po prostu pewne konstrukty człowieka, przy pomocy których być może potem właśnie potrafimy według wzoru coś odwzorować, zbudować i tak dalej. Czy też są to rzeczywiście jakieś niezależne od umysłu ludzkiego idee? Tak? No zwykle mówimy, że pojęcia to jest coś, co człowiek potrafi wytwarzać, a idee, przynajmniej Platon twierdził, że są czymś, co jedynie możemy ująć. Otóż warto zwrócić uwagę na taką kwestię. Platon już widział tę, moim zdaniem, ten problem. Czy mówił o pojęciach, czy o ideach. I wtedy, kiedy bawił się w różne definicje człowieka i zaproponował między innymi, że człowiek to dwunóg nieopierzony, tak, to on chciał pokazać sobie coś takiego, że oprócz chociażby takiej definicji, która wówczas funkcjonowała
historyka proszę ewentualnie o potwierdzenie lub zanegowanie, że człowiek to zwierzę rozumne, to oprócz tego jest ta propozycja, człowiek to dwunóg nieopierzony. Platon chciał pokazać, że można stworzyć różne pojęcia i one wskazują na ten sam zakres, wedle ówczesnej nauki. Natomiast zdaniem filozofów, takich powiedzmy jak Platon czy Arystoteles, jeśli definiujemy człowieka jako zwierzę rozumne, albo definiujemy człowieka jako dwunóg nieopierzony, to co najwyżej jedna z tych definicji wskazuje na to, co nazywamy naturą bytu. Być może w żadnej z tych definicji nie trafiamy, tak? Ale co najwyżej jedna może być przyjęta jako to, co jest tym, co rzeczywiście stanowi naturę tych różnych bytów, które nazywamy człowiekiem. No i niestety my, można było powiedzieć, że to, czego właśnie szukamy, to jest to, co Platon nazwał ideami. Tyle tylko, że my, jak to wczoraj było niejednokrotnie powiedziane, my to ujmujemy niejako umysłem. Te idee są czymś, jak to się czasem mówi, inteligibilnym. Tak? A dokładniej mówiąc, dochodzimy do tego, albo przynajmniej łudzimy się, że dochodzimy, poprzez analizowanie różnego rodzaju pojęć. Tak? Z nadzieją, że być może któreś z nich rzeczywiście w pełni oddaje, czym jest natura konia, psa, człowieka itd. Tak? Natomiast jeżeli chodzi o ten ostatni punkt, czym są idee, to ja odwołam się do takiego schematu, bo wczoraj tutaj była mowa o Jerzym Gardenie i mam wrażenie, że mnie akurat mniej w mojej robocie chodzi o to, żeby podać dokładnie tego, co miał na myśli na przykład Ingarden, kiedy mówił o ideach, a bardziej mnie interesuje wydobycie pewnych ich spostrzeżeń, ich myśli, ich twierdzeń, ich, czyli filozofów, i próba zastanowienia się nad tym, no, co jest grane, kiedy na przykład mówimy o ideach. Otóż Wolf w XVIII wieku zwrócił uwagę na to, że byt to jest wszystko to, co możliwe. Czyli inaczej, jak to on mówił, co jest niesprzeczne. Tak? Co jest albo jest niesprzeczne, czy tam jest możliwe. I zwrócił uwagę, że każdy byt można byłoby zdefiniować poprzez tak zwane esencjalia. Następnie okazuje się, że te esencjalia jednoznacznie generują nam to, co on nazywa atrybutami. A z tego wszystkiego otrzymujemy też pewien wygenerowane pewne możliwości, które są nazywane modi. Otóż czym są esencjalia? Esencjalia są takimi, można byłoby powiedzieć tutaj celowo pomieszam języki, bo on tu mówi o takich własnościach, czy po prostu o esencjaliach, ale ja nazwę to jakościami idealnymi. To są pewne jakości idealne, o których mówi proste jakieś, o których mówi między innymi Ingarden, które między innymi mają taką własność, że po pierwsze są między sobą niesprzeczne w bycie. Tak? Czyli na przykład można rozważać własność taką jak bycie naturalne i własność taką jak bycie parzystym. Tak? Przyczyn akurat takich tutaj by się nie brało pod uwagę z tego względu, że te własności jeszcze muszą być od siebie, jak to się mówi, niezależne. To znaczy jest tak, że jeżeli tutaj mamy na przykład jedną, drugą, trzecią, czwartą własność, to na przykład te cztery, ta jakość, ona nie wynika z żadnej z tych, ani ze wszystkich tych. Tak? Podobnie pozostałe. One są czymś takim troszeczkę jak potem, znowu pomieszanie języki, u Wittgensteina i Russella, gdy mówi się o stanach rzeczy, które są od siebie niezależne. Jedno może zachodzić lub nie, wszystko inne pozostać bez zmian. Natomiast, no i my oczywiście znamy te warunki dzisiaj bardzo dobrze zrobić chociażby, tak? Bo jeżeli, no powiedzmy, jeżeli rozważymy wczoraj przypomnianą geometrię nieuklidesową, to ona właśnie się zrodziła, tak przynajmniej można byłoby sądzić,
z tego, że zauważono, iż ten aksjomat piąty, on, że tak powiem, jest niezależny od pozostałych, tak? I wobec tego można go anulować, czy tam powiedzmy zawiesić, wprowadzić inny i tyle, tak? To samo jest z aksjomatyką jakiejkolwiek teorii. Jeżeli wprowadzimy sobie jeden, drugi, trzeci, czwarty aksjomat, a okaże się, że czwarty wyprowadza się z trzech wcześniejszych, to go w ogóle nie bierzemy pod uwagę, bo on jest niepotrzebny, tak? Więc coś takiego tutaj jest wzięte pod uwagę. Natomiast atrybuty, można powiedzieć, że są wszystkim tym, co wynika z esencjalnych. Wszystkimi twierdzeniami, które wynikają z aksjomatów. Tutaj by się powiedziało, że to jest na poziomie własności. Tak? Wszystkie takie własności bytu, które muszą się pojawić, jeśli te są. No, oczywiście to są tylko przykłady filozofów, one mogą być mylne, ale jeżeli powiemy, że człowiek to zwierzę rozumne, to znaczy, że ze zwierzęcości i rozumności wynika taka własność atrybutywna, jak zdolność do śmiechu. Bo uważa się, że właśnie zdolność do śmiechu to jest coś, co przysługuje człowiekowi, a nikomu innemu, ale skoro nie ma tego w esencjaliach, to znaczy, że musi być w atrybutach. A modi to są właśnie takie odpowiedniki tego, co Ingarden nazywa zmiennymi. Tak? To znaczy tutaj jest na przykład coś takiego jak, powiedzmy, bycie kobietą lub mężczyzną w przypadku człowieka. Albo być może, nie wiem, bycie filozofem, lekarzem lub bezrobotnym. Tak? To jest pewna możliwość, która może się pojawić. Bycie zdrowym lub chorym. Tak? Czasem te możliwości raz zachodzą, czasem przechodzą w przeciwne. Ale to są pewne zmienne, tak bym powiedział. No i my właśnie, mam wrażenie, że chcemy, mówiąc o ideach, chcemy szukać tego. Tak? A oczywiście potem zastanawiamy się nad tym, ja tutaj żadnego zajączka nie narysuję, tylko powiedzmy jakąś pokratę. Jak to jest, że to jest tym, o czym się czasem mówi, że jest konkretyzacją tego, tak? Że to jest, jak to mówią Brytyjczycy, instantiated by to, tak? Tu mamy ideę człowieka, tu mamy Sokratesa. To ta relacja na pewno tutaj nas mocno interesuje. Dobrze. Jeżeli oczywiście są tutaj jakieś pytania od razu, to nie ma sprawy. Traktujemy to warsztatowo, więc można pytać. Dobrze. Teraz troszeczkę o już ideach. Otóż ja swego czasu, przepraszam, że tutaj nie wszystko widać. Ja swego czasu, to znaczy już tam chyba około 10 lat temu, pisałem o ideach, ale rozumiałem je trochę inaczej. Gdzieś tam z tyłu głowy było to, co robi między innymi właśnie Ingarden, to, co robi Platon, to, co robi Whitehead, który przyjmuje taką hierarchię bytów ponadczasowych. Mianowicie rozumiałem ideę jako takie pary FG, gdzie F odpowiadało za mówiło nam o tym, jakie cechy są istotne, esencjalne, a G mówiło o tym, jakie cechy są atrybutywne. No i tam potem odpowiednio, tutaj nie chcę mówić teraz o szczegółach tego, układałem to w różnego rodzaju drzewka. Na przykład tutaj mamy jakiś, załóżmy, F1, G1. Tu mamy jakiś na przykład F5, G5. Otóż chodziło o coś takiego, że na przykład w drzewku, już tylko zajmę się samym tym F-em, na przykład tutaj mogliśmy mieć jakąś substancję, która była materialna, czyli była jedna cecha istotna, materialność. Tutaj były już dwie cechy ustalone, na przykład materialność i powiedzmy organiczność, a tutaj na przykład materialność, organiczność i zmysłowość. Tak? Więc krótko mówiąc, ta para podpadała pod to, jeżeli z punktu widzenia takiego teorii mnogościowego, funkcje rozumiane jako zbiory, czyli pary, zbiory par, odpowiednio ta podpada pod tą, ta pod tą i tak dalej. Tak? To tam taki porządek. No i to były takie drzewa, w których między innymi można było, ponieważ ja rozumiałem indywiduum jako ciąg cech, powiedzmy T1, T3, T7 i tak dalej, nieskończony ciąg cech,
Oczywiście być może Państwo uważają, że to dosyć sztuczny zabieg, żeby mówić o tym, iż indywiduum jest utożsamione z pewną nieskończoną ilością cech. No ale ja tutaj troszeczkę jestem skrzywiony, czy też zauroczony najemnicem. I ponieważ on mówił, co często powtarzam, że esencje rerum są sicut numeri, istoty rzeczy są jak liczby, czyli w domyśle każda liczba może być przedstawiona jako rozwinięcie dziesiętne, tak? No to właśnie, tak jak chociażby jedynkę, jak pamiętamy, utożsamiamy z 0, 9 i 9 w okresie, tak? To właśnie coś takiego tutaj sobie podłożyłem. I wobec tego, jeżeli tutaj na przykład mam cechy takie jak właśnie ową materialność, organiczność i zmysłowość jest przypisana, to taki obiekt podpada, tak, albo uczestniczy w tej idei, wtedy i tylko wtedy, kiedy tutaj w tym ciągu są takie cechy jak materialny, organiczny, zmysłowy, a oprócz tego być może jeszcze wiele innych. Tak? Przy czym rozważałem takie drzewa, gdzie mogło się okazać, że indywiduum, takie jak człowiek, mówię tutaj trochę poprzez przykłady, mogło podpadać pod na przykład jedną ideę, ale mogło też podpadać pod inną ideę. No to oczywiście z punktu widzenia takiej klasycznie rozumianej analizy było to coś dziwne, bo to by znaczyło, że człowiek może mieć dwie natury. Tak? Więc niemniej jednak z tych drzew tak mi na początku wychodziło. Natomiast jak potem podokładałem trochę różnych założeń, no to już zbudowałem takie drzewa, gdzie każde indywiduum podpadało dokładnie pod jedną ideę, czy też pod jedną specję, jak to tam nazwałem. Tak? Bo te najniższe elementy w tym drzewie, bo gdzieś ono się kończyło, to były właśnie tak zwane gatunki, a te powyżej to rodzaje. Także to taka tylko krótka informacja o historii. Natomiast, tutaj właśnie jest to krótko opisane, natomiast od pewnego czasu próbuję zaangażować pewne pojęcia topologii ogólnej do tego, aby przy pomocy pojęć twierdzeń topologii ogólnej można było, nazwijmy to, modyfikować, czy interpretować, czy formalizować pewne pojęcia ontologii. Otóż tutaj, przepraszam, że taki mały wykres, ale jak to powiększyłem, to mi się porozchodziło. Mianowicie tu mam taki wykresik, którym posługuje się między innymi niejaki Jonathan Low w swojej tak zwanej czterokategorialnej ontologii. Otóż on wyróżnia rodzaje, atrybuty, konkretne obiekty, powiedzmy substancje pierwsze w sensie Arystotelesa i tak zwane tropy, czyli takie pewne własności indywidualne, unikalne, charakterystyczne dla pojedynczego człowieka, na przykład to zdrowie właściwe dla Bartka S. i tylko jego. Tak? Otóż rodzaje i atrybuty to są pewne abstrakty, natomiast obiekty i tropy to są pewne konkretne, że tak powiem, rzeczy, tak to nazwijmy. Między nimi zachodzą pewne relacje, mianowicie atrybuty, albo inaczej kinds, rodzaje są charakteryzowane, characterized by, atrybuty. Mam wrażenie, że mnie troszeczkę Lowa poniosło, no bo jednak przynajmniej my Polacy od czasu Wingardena, a ja często podkreślam, że od czasów Frege'ego, odróżniamy atrybuty czy własności jakiegoś przedmiotu od atrybutów, o których się mówi, kiedy mówimy o ideach. Tak? Idee mają na przykład takie własności, jak to, że są inteligibilne, czy też są, na przykład jedna idea może być ogólniejsza albo bardziej szczegółowa niż inna i tak dalej, ale to, co jest w zawartości, to nie jest własność samej idei. W idei człowieka mamy coś takiego jak być może rozumność, ale to nie znaczy, że idea jest rozumna, albo że idea jest organiczna, albo że jest zwierzęca. Tak? Więc tutaj trzeba to w odpowiedni sposób rozumieć. Dalej, mamy tutaj taką relację jak exemplified by.
czyli atrybuty są exemplified by objects. No na przykład, jeśli atrybutem jest taka jakość jak czerwień sama w sobie, czy czerwoność, czy pięknota, jak to wczoraj było powiedziane, brzydota się przyjęła, to dlaczego nie pięknota? To w takim razie czerwony pomidor jest tym, co egzemplifikuje ten atrybut czerwoność. Tak? Przy okazji zwrócę też uwagę na to, że to akurat już nie Low mówi, ale taki pewien specjalista z Niemiec, którego nazwiska teraz zapomniałem, że atrybuty to jest to, co jest orzekane o obiektach. My nie orzekamy tropów. Tak? Jeśli ja mówię, Bartek jest zdrowy, czy Michał jest zdrowy, tak? To my tak naprawdę orzekamy to, bo my zawsze orzekamy coś ogólnego. No przecież nie mówimy, Bartek jest zdrowy swoim zdrowiem, a Michał swoim, tak? A poza tym ta ogólność, o której tam wcześniej było wspomniane, ale nie opowiadałem, polega między innymi na tym, że my zawsze w języku wyrażamy się w sposób ogólny. Jeżeli mówię, że pilot leży na ławce, to mogę powiedzieć, że to jest pewien taki oto stan rzeczy. No ale jak inny stan rzeczy też opisuje zdaniem, pilot leży na ławce. Tak? I jest, jak widać, tych stanów rzeczy nieskończenie wiele. Tak? Przecież nie mówię, że w punkcie dokładnie takim a takim, tylko właśnie w sposób ogólny. Otóż właśnie dlatego mówimy, że to jest coś, co orzekane jest o obiektach. Jak wiemy z kategorii Arystotelesa, obiekty są tym, co nie jest orzekane o niczym. Tak? Natomiast tropy to jest coś, co znajduje się w obiektach, ale co nie jest o tych obiektach orzekane. Mam nadzieję, że historia mnie nie, że tak powiem, nie zwiesza. Muszę jakieś oświadczenie wygłosić. Tak? No, można od razu. Tak, jak najbardziej. Proszę Państwa, jest taki piękny tekst profesora Juliusza Domańskiego pod tytułem Badacze i użytkownicy tradycji antycznej, chyba tradycji antycznej. I w tym tekście profesor Domański pokazuje, że można łączyć różne podejścia do tekstów starożytnych, filozoficznych, czy średniowiecznych, czy innych, zupełnie nie bawiąc się w takie jakieś, no może nie nazwałbym tego lękiem, ale przed jakieś takie, przed strach, przed popełnieniem jakiegoś fałszywego kroku, bo być może tu historyk by powiedział inaczej, a analityk badając ten sam tekst by powiedział inaczej, prawda? Więc celem badacza jest ustalenie, na ile to jest możliwe, jakichś przyczyn, dlaczego filozof powiedział to czy tamto, jakaś próba interpretacji tego, co on powiedział, jakieś ustalenie związków między jednym filozofem a drugim, prawda? Natomiast cel użytkownika jest zupełnie inny. Użytkownik ma o wiele więcej wolności. Użytkownik nawet nie musi dbać o to, co tak naprawdę ten filozof powiedział. Użytkownik może nawet posługiwać się błędnym tłumaczeniem. I jeżeli to tłumaczenie go do czegoś zainspiruje, to on może to powiedzieć. No, tutaj przeczytałem w tym tekście takie i takie zdanie i popatrzcie, co ja z nim robię. Nie? I to jest o wiele więcej wolności, no, tylko trzeba tam jakieś zasady zdrowego rozsądku zachować. I to jest na przykład amerykańskie podejście w XIX wieku do Platona się w ten sposób kształtowało, że Amerykanie uważali, że ten cały bagaż niemieckiej filologii to niczego nie wyjaśnia, tylko to jest raczej garb dla filozofa, a nie pojazd, na którym można pojechać dalej. I mówili nawet, że nieważne, czy my dobrze czytamy tego Platona, czy my go czytamy niedobrze. Nieważne, czy te tłumaczenia, które mamy, czy są właściwe, czy są niewłaściwe. Ważne jest to, na ile on nas inspiruje. Ważne jest to, ile my możemy wnieść do kultury amerykańskiej, czytając go tak, jak my go czytamy. No, ja więc rozumiem, że tak powiem, troszeczkę mnie tutaj pan ośmiela, żebym się nie pytał cały czas, czy dobrze, czy nie. Moje kompetencje są skromne i ograniczone. Ale jednak ja, jeżeli, że tak powiem, no, mam jakąś robotę malarską do wykonania, a obok mieszka sąsiad malarz, to lubię go podpytać, tak? Bo jednak to jest ktoś, ja nie twierdzę, że będę mówił na pewno ma rację,
tak? Ale jednak, no, jeżeli już się odwołuję czasem do na przykład Arystotelesa, to nie chciałbym powiedzieć, że tam Arystoteles swoje, ja swoje, tak? No jakoś jednak to jest, mam wrażenie, że nauka czy filozofowanie to jest jednak sztafeta pokoleń. To nie jest tak, że każdy sobie i, że tak powiem, jak jedna góra i druga i się nigdy nie zejdą, tak? Więc dlatego tak to traktuję. No tak, ale po prostu... A ponieważ mamy tutaj fachowca, to mówię, podpytam i tak dalej, chociaż to oczywiście i tak wszystko jest dosyć bliższe, bo ja to najchętniej lubię tak jak z Bartkiem, kartka papieru naprzeciwko siebie, porysować sobie, poopowiadać w szczegółach i tak dalej, a nie tam w 40 minut o tym, co się zwykle mówi w 3 godziny. Ale mniejsza z tym. Dziękuję bardzo. Też mam takie podejście, że przynajmniej jeżeli jesteśmy nie historykami, tylko, nie wiem, analizującymi pewne problemy filozoficzne, to musimy próbować coś własnego proponować, tak? A nie tylko mówić, że ten zrobił to, ten to, no może ten trochę się wymylił, może ten trochę i tak dalej, ale żadnego skutku z tego nie ma, tak? Trzeba coś proponować, najwyżej się narazimy na krytykę, tak? To jest fakt. Dobra. Przejdźmy dalej. Tutaj będę, ale to niestety zrobię tylko na obrazkach, definicja, można tak powiedzieć, tej rzeczywistości idei. I tymi różnymi znaczkami proszę się nie przejmować. Zrobimy to na podstawie rysunków, to będzie łatwiej. Otóż tak, jak tutaj być może widzimy, mam takie... Aha, to może jeszcze pewne wyjaśnienie, bo tutaj nie podałem w ogóle, o charakterze właśnie związane z ontologią topologiczną, albo mówiąc krótko, jeżeli Bartek pozwoli, żebyśmy tak się tutaj używali tego terminu, topoontologia. Nie wiem, czy to jest ładne po polsku, czy nie, może takie jak pięknota i nie przyjmie się, ale w każdym razie topoontologia. Otóż tak, jak wczoraj powiedziałem, a dzisiaj powtórzę, no bo nie wszyscy byli, przy pomocy tych narzędzi topologicznych udało się pokazać między innymi, że na przykład możliwy świat w sensie Wolniewicza, czy ewentualnie w sensie Wittgensteina, można rozumieć jako pewną przestrzeń topologiczną. Przy czym dosyć jałową, bo dyskretną. Oprócz tego pokazałem też, że można przy pomocy pojęcia topologii i pewnych tam innych pojęć określić dosyć swobodnie, to już na pewno nie jest interpretacja, czym jest monada u Leibnica. I teraz tak, fakty topologiczne są takie. Otóż z każdą topologią, czyli taką parą x, tau x, i tylko przypomnę tutaj, że przez topologię rozumiemy dowolny zbiór x, może być nawet pusty, oraz rodzinę podzbiorów tego zbioru x, taką, że zbiór pusty i samo x do tej rodziny należy, skończony iloczyn dowolnych zbiorów stąd też tu wpada i dowolna suma zbiorów stąd też tu wpada. Tam ewentualny przykład jeszcze potem podamy. Natomiast sytuacja jest taka. Mówi się o czymś takim jak baza dla topologii. Otóż jest to dowolna taka rodzina, powiedzmy B, że dowolny jakiś tam zbiorów, powiedzmy B1 i tak dalej, może skończony, może nie, że dowolny zbiór stąd można przedstawić jako sumę pewnej ilości zbiorów stąd. Na przykład w przypadku tak zwanej topologii naturalnej, którą znamy ze szkoły średniej i gdzie zbiorami otwartymi są zwykłe przedziały otwarte, 0,1 i tu mamy przedział 0,1, tak? Bez tych końców, to bazą można zrobić dowolne przedziały R1, może RI, RJ, takie, że RI, RJ są liczbami wymiernymi. I wtedy wszystkie zbiory otwarte, łącznie z takim zbiorem, jak powiedzmy 1π, mogę wyreprezentować, chociaż to jest niewymierne. Tak? Otóż natomiast oprócz tego mamy pojęcie podbazy, subbase, stąd S, i to jest z kolei taka rodzina jakichś tam S-ów, że dowolny zbiór z bazy jest skończonym iloczynem pewnych elementów stąd.
to w takim razie ja sobie pomyślałem tak, to co generuje, albo inaczej mówiąc, mówimy o tym, że człowiek jest taki a taki, bo Demiurg go zbudował według takiej a takiej idei. A w takim razie ja mogę powiedzieć, topologia jest taka a taka, ponieważ my potrafimy z tego zbioru zbudować ją w taki a taki sposób. I stąd pomyślałem sobie, że można byłoby rozumieć ideę jako po prostu pewne rodziny zbiorów, z których można generować przestrzeń topologiczną. Tak. No, to jest takie dosyć grube założenie i wszyscy się na to pewnie zgodzą. Tak. Ale tak mi przyszło, że tak powiem w sposób naturalny, że no, skoro to jest produktem tego, tak jak człowiek jest produktem idei, w tym znaczeniu, że wedle tej idei powstaje, tak, no to w takim razie weźmy takie rodziny S. I tutaj matematycy mówią, że żeby mówić o tej rodzinie S, to dobrze jest założyć, żeby na pewno był tam zbiór pusty w takiej rodzinie i cały zbiór X od razu. Dlatego, że czasem może być tak, że jak na przykład mamy tutaj dwa zbiory A i B rozłączne, to my byśmy wtedy nie, że tak powiem, wygenerowali tego zbioru pustego, no chyba że jak niektórzy mówią w sposób tak zwany pusty. Dlatego tutaj rozważam takie różne G0, to jest rodzina, przepraszam, zbiór złożony ze zbioru, w którym są dwa zbiory, zbiór pusty i X. I w każdym z tych, na przykład G4, są tutaj takie, gdzie jest zbiór pusty X, ale mogą być inne, jakieś AB, jakieś DM i tak dalej. Otóż w związku z tym, ponieważ jak widać wszystko te zbiory G i są zbiorami, to między innymi można, tak powiem, znaczy one są w takim razie przez inkluzję częściowo uporządkowane i można odpowiednio wykrawać na przykład pewne drzewka. Ja tutaj celowo podałem takie drzewko, które symuluje drzewko Porfiriusza, bo ono zawsze jest na dwa dzielone. W każdym razie tutaj mam takie szczególne zbiory, bo tego typu drzewa będą mi służyły do tego, aby modelować takie obiekty, które są w duchu ontologii Hartmana. Mianowicie że one są uwarstwione, to znaczy na przykład warstwa materialna jest opisywana przez tą porogię, która jest generowana z tego. Warstwa na przykład organiczna przez topologię, która jest generowana z takiej podbazy. Warstwa psychiczna z takiej i tak dalej. Tak? I w takim razie mam tutaj pewien przykład, no tutaj niestety tylko pewne idee i trochę machanie rękoma. A tutaj mam zupełnie inną, gdzie tymi ideami są tylko takie podwójne wąsy i tam w środku zbiory. Czyli każdy zbiór składa się z jednego zbioru, a ten ostatni zbiór składa się z jakiejś tam ilości. To na przykład mamy zbiór pusty X, A, B, D, E. Też to można odpowiednio tam poukładać w różne drzewa, niekoniecznie takie. Mogą być takie, gdzie tam z jednego występuje kilka różnych dróg, ale to już inna sprawa. Tak jak tutaj zaznaczyłem, ta pierwsza propozycja jest bardziej pomocna przy analizie Hartmana, tak zwana czteropoziomowa, czterowarstwowa ontologia, a ta druga na przykład w stylu Porfiriusza. Otóż mamy tutaj pewne takie czysto topologiczne twierdzenia dotyczące tych drzew złożonych z tych idei. No nie chcę wprowadzać tych pojęć topologicznych, ale na przykład jeśli ktoś tam ma troszeczkę przygotowania topologicznego, to pamięta, że wprowadzamy takie pojęcia, na przykład jak pojęcie przestrzeni spójnej i niespójnej. Niespójna to jest taka, że istnieją w tej przestrzeni tu dwa zbiory takie, że X może być rozłączne, że X może być przedstawione jako suma tych dwóch zbiorów A. No, więc mamy tutaj na przykład takie twierdzenia, że jeżeli korzeń w takim drzewie jest zbiorem, podbazą, która generuje przestrzeń niespójną, to wtedy wszystkie niżej też są niespójne. Tak? A jeżeli z kolei byśmy założyli, że każde specjesz, czyli wszystkie te na dole są spójne,
to wszystkie u góry też muszą być wspólne. To są tego typu twierdzenia. Tak? Nie chcę tutaj o nich mówić, bo one mają charakter taki bardziej teoretyczny. No i potem wracam do tego diagramu i teraz mówię, zamiast rodzajów wprowadzamy podbazy. Zamiast atrybutów wprowadzamy te zbiory, które są tam w tych podbazach. Zamiast obiektów konkretnych mam coś takiego jak na przykład monada, bardzo tutaj enigmatycznie opowiedziane, albo na przykład możliwy świat. Tak? Tu proszę zwrócić uwagę, no, ten świat tej idei platońskiej, bo tam podobno jest dosyć bogaty, bo tam mogą być idee własności, idee dobra, piękna, czyli wartości, idee być może jakichś przedmiotów konkretnych, a kto wie, czy nie powinno się też w szczególności nie zapominać, że być może tam są idee podstawowych praw naukowych, tak? A może wprost same takie prawa, tak? Którym zaprzeczyć nie można. A tutaj mamy coś takiego jak idea możliwego świata. Więc mam nadzieję, że to nie jest zbyt dziwne dla Państwa, ale no, topologicznie to nie może być dziwne, bo dowolny podzbiór generuje nam topologię. Topologia, pamiętamy, może być na przykład taka dyskretna, może być utożsamiona z możliwym światem w kracie Wolniewicza. No i tutaj w szczególności mam, nie widać tego, tropy, jako też pewne elementy z przestrzeni topologicznej. Dzięki temu, czego już tutaj nie będę podawał, bo tu wyraźnie trzeba kończyć, dzięki temu jest możliwość, na przykład takiego dosyć dokładnego zdefiniowania, już w języku czysto topologicznym, czym jest ta relacja characterized by, która zachodzi między rodzajami a atrybutami, czym jest relacja exemplified by, która zachodzi między atrybutami a obiektami, czym jest ta relacja instantiated by, która zachodzi między z jednej strony rodzajami i obiektami, a z drugiej strony między między atrybutami a tropami. No i mamy to podane już w sposób, że tak powiem, taki jednoznaczny. Coś jest tropem i charakteryzuje atrybut wtedy i tylko wtedy, gdy i patrzymy, co się dzieje w topologii. Tak? No, przepraszam, nie mamy czasu, żeby tutaj o tym dłużej powiedzieć. Tutaj są jeszcze pewne sprawy związane między innymi z Leibnicą. Króciutko tylko. Czy podejście topologiczne wnosi coś nowego, bo to jest zawsze ważne. Tak? Pokazanie, że kraty Wolniewicza są szczególnym przykładem krat złożonych z przestrzeni topologicznych, dyskretnych, że pojęcia takie jak charakteryzowanie i tak dalej, o których mówiłem, można ująć tutaj przy pomocy języka topologicznego. Uzyskanie pewnych twierdzeń nienaturalnych, na przykład wbrew Platonowi. Otóż ja tutaj otrzymuję coś takiego, ponieważ te przestrzenie topologiczne, one mogą być generowane przez różne bazy, na przykład za bazę możemy sobie wziąć nie rodzinę takich zbiorów o końcach wymiernych, tylko na przykład o końcach niewymiernych. Tak? To w takim razie okazuje się, że wbrew Platonowi chyba niestety na przykład Demiurg mógł lepić nasz świat i jakby się chciało, to sobie wziął ten zestaw idei, a jakby chciał, to by sobie wziął inny zestaw idei i by ulepił dokładnie to samo. Tak? Czy to jest możliwe, czy nie? My to zwykle interpretujemy jako, aha, to są różne natury. Tak? A może po prostu te możliwości sprawcze Demiurga, niektórzy mówią Boga, są takie, że tam cokolwiek mu się da, nawet jak nic nie ma, to i tak ulepi wszystko. Tak? Z niczego. Ale tu oczywiście nie podśmiewamy się, po prostu chcę tylko zwrócić uwagę, że jest taki wniosek. Interpretacja monady i jej postrzeżeń, o tym w ogóle nie mówiłem i w takim razie nic nie będę tutaj rozważał, ale tam są bardzo ciekawe takie filozoficzne, ontologiczno-filozoficzne, a też trochę epistemologiczne kwestie, które wychodzą na nowo. No i tyle. Jak zwykle na koniec zadaję sobie pytanie, wnioski końcowe, problemy do rozwiązania, tak? Więc gdyby to nie była konferencja, to bym powiedział, no i co o tym bardzo myślisz, tak? I Michał.
albo z którymi współpracujemy. A tak, to pytam wszystkich Państwa. Dziękuję bardzo.